Z wami i z duchem Twoim, słowa
Zgłodniały duchowo człowiek.
Wystarczy rozejrzeć się wokół i popatrzeć, ile w naszym nowoczesnym, niby poukładanym świecie jest ból, samotności i poranionych brakiem miłości ludzkich serc. Zagrody nasze widzieć przychodzi. Jeszcze, jedzcie, to jest ciało moje, On, sam, Bóg. Wciąż chce być dla nas pokarmem, abyśmy już nie chodzili głodni. Prośmy Wszechmogącego Boga, abyśmy zawsze godnie składali Jego Majestatowi najświętszą ofiarę. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie Święty, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie Święty, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie Święty, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia. Dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Sprawa, byśmy stale doznawali wzrostu Twojej łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Ale mogę jego odnieść.
świętej gospody, gwida Jezu, Synu Maryi, już jest w prawdziwym świętej gospody. Sakramentem, ten niebieski i bez nawet.
z nieba Pan swój lud obdarzył. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. To spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim jestem. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. Jezusem i za Jezusem zdążamy na Eucharystię.
Eucharystia nas zbawi. Komunia Święta nas zbawi. Dlatego Kościół od XIII wieku zobowiązał nas przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty i w okresie wielkanocnym Komunię Świętą przyjąć. To nas zbawi. I czas epidemii powywracał to wszystko. Wielu z nas zatrzymało się na przeżywaniu Eucharystii ze słusznych zapewne powodów obawy i lęku przez dostępne transmisje telewizyjne. Tylko że to też nas nie zbawi. Zbawi nas przyjmowanie Jezusa w Komunii Świętej i trwanie przy Nim. Dlatego, drodzy bracia i siostry, bardzo się cieszymy waszą obecnością tu dziś w adorowaniu Jezusa i wędrowaniu za Nim. Ale zapewne jeszcze bardziej cieszyć się będziemy, gdy powrócimy do naszych kościołów, by przyjmować Chrystusa Pana w Komunii Świętej. Kto spożywa moje ciało, choćby i umarł, żyć będzie. A myślę, że na tym najbardziej wszystkim nam zależy. Prośmy Pana Boga, aby nas zachował od braku pokarmu duchowego i cielesnego oraz od wszelkich klęsk. Odpowiedzcie mu ognia i wojny, Thank you.
Jesteś święty, Pan Bóg. Serca Twe. Oh, yeah.
tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jako by miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął mi miejsce u stołu, dzielili się łaską.
załamanym chlebem i ze smutnych i przegranych, jakimi się czuli, stali się radośni. Zawsze, drodzy bracia i siostry, Słowo Boże i Eucharystia napełniają nas radością. Dobrze to zapamiętajcie. Kiedy jesteś smutny, zaczerpnij ze Słowa Bożego. Kiedy jesteś przygnębiony, zaczerpnij ze Słowa Bożego. I idź na niedzielną mszę świętą, a tu święć komunię i uczestniczyć w misterium Jezusa. Słowo Boże i Eucharystia napełniają nas radością. Wtedy każdy z nas, patrząc na Jezusa, a nie na nasze problemy, może odkryć, że Jezus przemienia w życie, że teraz dominuje przebaczenie, miłość, przyjaźń, radość, uśmiech, odwaga, pełnia życie. Oto to znaczy, że Jezus uzdrawia w Eucharystii, jeżeli go rozpoznamy w Słowie i połamaniu chleba. Błagajmy Pana Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, aby najświętszy sakrament był dla nas zadatkiem życia wiecznego. Thank you.
zatrzymuje się. Nie wiem ciebie, w każdym momencie, Boże, gdy chlebie nasz, w tym sakramencie, Boże, gdy chlebie światu, obwieszają i podpisami swymi stwierdzają.